dobry, nazywam się Przemek Zgajewski, mieszkam w Odmuchowie, w powiecie nyskim, województwo opolskie. Razem z tatą i bratem prowadzimy gospodarstwo kilkuset hektarowe nastawione na produkcję roślinną. Xarvio Scouting zainstalowałem w styczniu tego roku. Przeglądając gazety zobaczyłem reklamę, od razu skanowałem, pobrałem na telefon. No i już następnego dnia poszedłem na pole, żeby z ciekawości zobaczyć, czy rozpoznaje chwasty i pobór azotu. No i zrobiłem sobie taki plan, wyznaczyłem sobie 10 pól takich doświadczalnych i raz w tygodniu przychodziłem, robiłem zdjęcie, pobór azotu i widziałem, w którym miejscu wegetacja już ruszyła, w którym nie. Było to bardzo ważne, gdyż od tego roku dopiero mogliśmy wjechać z azotem od 1 marca, dlatego już wiedziałem, czy już dany rzepak ruszył, dana plantacja, czy po prostu jeszcze śpi i możemy opóźnić i zająć się innymi plantacjami, które już ruszyły i potrzebują tego azotu na już. Zawsze miałem problem, jak mamy tutaj objazd, mam powystawianych około 10 naczyń, żółtych pułapek na wiosnę i żeby to objechać, to zajmuje mi dobrą godzinę, a wiem, że tutaj czas na wiosnę jest bardzo cenny, a tak przyjeżdżam, robię zdjęcie tą aplikacją i już widzę na przykład, czy je schować, czy nie chować, a zawsze był dylemat. Trzeba było otworzyć sobie zdjęcie w telefonie, zobaczyć jak wygląda, a tutaj nawet robimy zdjęcie, wyskakują po prostu od razu obrazki i ja mogę szybko rozpoznać, czy to jest szkodnik, czy to jest jednak pożyteczny owad, że nie muszę zwalczać. I też wykorzystywałem parę razy przy rozpoznaniu chwastów, bo mieliśmy dylemat, co to jest za chwast i okazało się trafne. Tam na 3 próby 3 były pozytywne, dlatego oceniam bardzo dobrze scouting. Też musimy wiedzieć, że dzisiaj z roku na rok liczba ludności na świecie wzrasta, a pól nie wzrasta, wręcz przeciwnie, maleje, bo są zabierane pod fabryki, pod miasta. I dzisiaj nie ma po prostu miejsca na błąd, tylko każdy metr kwadratowy musi być dobrze wykorzystany i musi być z tego plon, żeby wyżywić ludzi na całym świecie. Polecam każdemu aplikację Xarvio Scouting, bo jest naprawdę przydatna, można trochę czasu zaoszczędzić, a dzisiaj czas to pieniądz, jak to mówią.